Dzień dobry bliźniaki, bardzo mi miło, witajcie z powrotem na kanale Manna. Z tej strony Ania, mam na imię Ania, nie wiem skąd to przychodzi, ale dobra, niech będzie. Drogie bliźniaki, dla wszystkich nowo przybyłych witajcie, jestem medium od kilku lat tu na YouTubie. Miałam przerwę, teraz wróciłam. Czujcie się swobodnie, aby zasubskrybować i polubić ten film. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Możecie mnie wspomóc. Weźmy te karty. Możecie mnie możecie mnie wspomóc. W opisie filmu jest link do subpi.pl, PayPal i zrzutka.pl. Wszystkie informacje w opisie. Możecie również zapisać się na prywatne czytanie. To będzie główne czytanie, zrobię przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie będzie dostępne na tym kanale, także jeżeli rezonujesz, sprawdź. Drogie bliźniaki, mocne karty wybiegły. Słyszycie, jak wibruje? Jakieś oczyszczanie? Okej. Od razu zostałam wrzucona w energię tego czytania, więc pokażę Wam. Hangman, let me down easy. Jesus, hear my beckoning call. Though I'm a sinner, Lord, please forgive me. But let something soft break my fall. Break my fall. Osąd na temat waszych grzechów, wykroczeń, występków, powód, dla którego byliście odrzuceni. Pod spodem mamy 7 kielichów. Jesteście na pewno w energii jakiegoś zmieszania. Macie więcej opcji do wyboru. Nie wiecie, co wybrać, albo nie jest jasne i klarowne dla Was, dlaczego musicie coś wybrać. Jest to Wasz na pewno nowy początek emocjonalny. Zakończyliście ciężki etap. To jest tak, że Wszechświat, wysyłając Wam puchar miłości, czyli jakby to, co Wam się należało, wypchnął na powierzchnię brud, wypchnął na powierzchnię jakiś na przykład stres i tak dalej, jakiś strach. To jest to, co zobaczyliście. Nastąpiło naturalnie, z racji tego, że to zobaczyliście, nastąpiła śmierć ego, czyli tego strachu. Automatycznie, jak cykl zawsze to wskazuje, po takiej śmierci następuje nowy początek. Dostaliście nowy początek emocjonalny w czymś i tak jakbyście byli testowani, czym chcesz, żeby był Twój nowy początek. Nie wiesz, co wybrać. Masz kilka opcji, w jaki sposób możesz zacząć coś. Po przedzieleniu kart na pół mamy 6 pentakli, co mi mówi, że chce nastąpić zwrot waszego... To, co sobie zapracowaliście, a gdzie wcześniej to koło fortuny było za ciężkie, żeby się przekręcić. Jesteście w pozycji wisielca, tak jakbyście mówili, nie ruszam się, nie pracuję, nie działam, dopóki nie dostanę tego i tego.
No i wszechświat mówi, no dobra, no to co to jest? A ty nagle, o tak, zwracasz mi, wszechświecie? Okej, to w takim razie to. Nie, zaraz. To jednak to. Dobra, to jeżeli mogę mieć wszystko, to może jednak to. No i wszechświat, no to co? Określ, czym jest twoja stabilizacja. Określ, czym jest teraz twoja nowa stabilizacja. Co to znaczy dla ciebie być stabilnym, bycie stabilną w tym momencie? Okej, okay. Piękna droga odwrócona i łowca. To jest tak, jakbyście mi mówili, nie jestem na swojej pięknej drodze, czyli tu, gdzie jestem, nie czuję, że to jest to i muszę po to iść i muszę po to, że tak powiem, sięgnąć, muszę polować, tak? Czyli muszę odbyć jakąś wędrówkę, muszę wykonać jakiś ruch, który zrobi coś, co przyciągnie to, co chcę. Wszechświat mówi tutaj niekoniecznie, bo ty już nastawiasz się do walki, już tutaj, bo nie mam i znów jakby chcesz działać, pomimo tego, że twoja podstawa to brak pięknej drogi, więc hola, niech nastąpi na razie balans pomiędzy tym, czego chcesz. Ustalmy, czego chcesz, bo jeżeli pójdziesz teraz i będziesz działać, to może się okazać, że znów będziesz działać na swoją niekorzyść. Pod spodem mamy ten, który trzyma się, Earthkeeper, czyli odwrócony, czyli to jest tak, jakby nie ma w tym działaniu na razie, albo w tym miejscu, w którym jesteś, empatii. To jest tak, jakby brakowało autentyczności w twoim wyborze. Bo gdybyście byli autentyczni, to wybór byłby jeden. Albo wybór byłby prosty. Czyli tak naprawdę, jeżeli musicie wybierać, to znaczy, że nie wiecie, że jesteście w pozycji niewiedzących. Może nie nieświadomych, ale niewiedzących, czego chcą, o, w takim sensie. A jeżeli mówicie teraz, oglądając ten film, nieprawda, kompletnie wiem, czego chcę, wiem, jak ma to wyglądać, to ma być ABC, proszę bardzo, zapisz to w jednym zdaniu na kartce i zobacz, jak ta energia pracuje w tobie. Czy faktycznie na przykład przez następne 24 godziny nie będziesz mieć czegoś takiego, że spojrzysz na tą kartkę, a może jednak coś innego, a może jednak coś, a może jednak tamto. I widzę ciebie, jak wyciągasz te dłonie do judgmentu i mówisz do wszechświata, daj. A wszechświat mówi, no dobra, ale co konkretnie? A ty, i teraz wybierasz, no to wszechświat mówi, to nie jest to miejsce, to nie jest ta energia, do której chcieliśmy cię przywieźć. Świat odwrócony. Co za znużenie. 9 pentakli odwróconych. Chcesz działać dalej na zasadzie braku. I zobacz, po przedzieleniu koło fortuny odwrócone i świat odwrócony. Wymyślasz sposoby, które są oparte na braku. Ten cykl jeszcze się nie skończył. Na razie wybierz to, czego chcesz. Świetlny wojownik odwrócony, jakiś męski, toksyczny pierwiastek. Taming the Wind,
To jest dobra wiadomość, że ta karta jest odwrócona. Wychodzisz z jakiejś kontroli środowiska, chciałabym powiedzieć, bo zaczynasz komunikować się z wyższą siłą, Bogiem, wszechświatem, do czegokolwiek się modlisz. Zaczynasz wchodzić do siebie i widzieć, że dzięki temu, że wchodzisz do siebie, żeby zadać pytanie, automatycznie oddzielasz się od tego braku, który jest wymanifestowany w twoim zewnętrznym świecie, według którego, na podstawie którego chcesz znów podjąć decyzję i wybór. To jest to, co słyszę. Nie możesz zapomnieć, że będąc w pozycji osądu, jesteś na wodzie. Ty nie jesteś na lądzie. Jeżeli przychodzi osąd nad tobą i mówi, z racji tego, że zrobiliście to, co było trzeba, ale byliście w karmie braku, chcemy teraz wam wyrównać. I ty mówisz, aha, czyli muszę teraz znów wybrać mój brak. No nie. Teraz chcemy ci dać obfitość, o którą prosisz, bo jej nie masz. To znaczy, że muszę coś zrobić. Nie, masz odebrać. Jeżeli chcesz coś robić, to znaczy, że pokazujesz, że jesteś dalej w braku. Zregeneruj się, zatrzymaj się, odpocznij, zrób medytację, wejdź do siebie do środka, połącz się z duchem, połącz się z naturą, połącz się z czymś, co jest większe od ciebie. I to będzie oznaczało, że słuchasz i że słyszysz siebie. Okej. To jest ten zbiór, o który prosisz. A karta wypadła hermit odwrócony. Po przedzieleniu mamy pięć pałek. Jeżeli musisz w dalszym ciągu walczyć o swój zbiór, to zadaj sobie pytanie, czy przynosi ci to satysfakcję, ta walka. Bo jeżeli przynosi ci satysfakcję bycie w na przykład walce z kimś, no to to jest może powód, dla którego dostajesz więcej walki, a nie nagrodę za to, że skończyliście walczyć. A, i teraz jesteście w energii, że wychodzicie z tych dróg tam, gdzie mieliście walczyć. Ogień odwrócony. Czyli w środku jeszcze walczycie, ale teraz podejmujecie decyzję, dobra, to nie walczę. Dobra, to już nie szukam więcej jakby tego rozwiązania. No i to jest bliższe, że tak powiem, momentowi, w którym będziecie w stanie odebrać brak walki. To jest jakby ten stan emocjonalny takiego poddania, ale nie takiego toksycznego poddania, tak jak często w duchowości robią ludzie.
poddaję się wszystkiemu temu, co jest. Puszczam wszystko i łączę się z naturą. To jest takie sztuczne, to jest takie naciągane, że wszystko jest love and light i po prostu to jest tak... Znów wracamy do tematu tej toksycznej pozytywności, toksycznego pozytywizmu. Czyli wiem, że dookoła mnie pada, a nie wiem, nie idę w tą stronę, bo to jest to, z czego wychodzimy i nie mamy tam być, nie mamy tam zostać emocjonalnie, nie mamy już rozpatrywać tego, tylko właśnie mamy zostawić to, po prostu zostawić, nie mówić, że wszystko jest w porządku, tylko po prostu zostawić to i odwrócić kierunek naszego fokusu po prostu. Okej. 10 pałek. To jest prawda. Jednak. Czyli to jest tak, że mówisz, gdzie jest mój zbiór za moją pracę, bo jedyny zbiór, jaki masz, to jest jakiś ciężar. 10 pałek, które nosisz. Więc wszechświat ci mówi, musisz zostawić te pałki i zrobić miejsce, czyli musisz zostawić jakby tą walkę, tą nazbieraną przeszłość, powiedzmy, i po prostu uwolnić się po to, żeby dostać coś nowego. Okej. 9 pałek. 6 kielichów odwróconych, księżyc odwrócony, 3 monety odwrócone. To jest jakiś kontrakt, który jest połączony z emocjami. Jeżeli jest to kontrakt w pracy, dobra, dam przykład jako kontrakt karmiczny i wy sobie po prostu zobaczcie, jak pasuje, o jaki kontrakt w waszym życiu chodzi. Nie będę mówić wszystkich możliwości. Powiem jako przykład, jako kontrakt karmiczny generalnie. Więc kontrakt karmiczny, w którym jesteś, dobiega końca, tak? Czyli raz stoisz, raz idziesz, generalnie dźwigasz ciężar zakończającego się cyklu. Widzisz teraz dokładnie z tym księżycem odwróconym, że wychodzi na jaw, na czym polegał tak naprawdę ten ciężar tej sytuacji. Ciężar sytuacji polegał na tym, że nie było równych emocjonalnych wymian. Więc albo to ty byłeś tą stroną, która dawała więcej, albo to ta druga strona była, która dawała więcej. Automatycznie widząc, gdzie był ten imbalans, wychodzicie z tego cyklu karmicznego, czyli tak jakby świadomość tego, co było szczegółami twojego cyklu karmicznego, powoduje rozdzielenie ciebie z tego cyklu karmicznego. Jednocześnie mówisz, dobrze, to w takim razie kończę to wszystko, to znaczy, że jakaś nagroda za ten zakończony cykl musi być. Ale to, co ja widzę, to jest to, że twoją nagrodą jest, że kończysz ten cykl. Że więcej nie wrócisz do niego. A twoje proszenie o... albo raczej wymaganie tej nagrody za skończenie tego cyklu karmicznego jest trochę dalej, ma fundament w braku. Jeśli wyczuwacie energetycznie to, co mam do przekazania. Chyba tak, bo karta serpent, czyli dziesiątka, czyli świadomość, karta świadomości nie wypadła na stół, czyli nie dzielicie się tą świadomością na pewno ani ze mną, ani z nikim innym, ale mam wrażenie, że macie tą świadomość w sobie samych na temat tego cyklu. Z powrotem mamy naszego
Wojownika Światła Odwróconego, Święta Góra Odwrócona. Nie ukończyliście procesu zamykania tego cyklu karmicznego i to jest tak, że dopóki nie zakończycie tego cyklu karmicznego, Wszechświat będzie Was pytał, czego chcecie. To nie oznacza, że to dostaniecie od razu. Wszechświat będzie Was testował, czy w miarę jak będziecie kończyć swój cykl karmiczny, to o co prosiliście było autentyczne. Więc teraz będziecie, że tak powiem, karta paraliżu odwrócona. To jest tak, jakby z powrotem jesteście puszczeni do tego, żeby ruszyć dalej, ale z nową świadomością tego, że to, co chce tutaj się wydarzyć, to Wasza dalsza praca na temat tego, co chcecie, żeby się wydarzyło, ale nie w energii takiej, że nie mam. Czyli jeżeli miałoby być Wam to zagwarantowane, miejcie świadomość tego, co chcecie, niech to będzie jasno określone i pozwólcie, żeby cykl, ten kontrakt karmiczny, w którym jeszcze jesteście, się zakończył. Cierpliwości. Moje ulubione słowo. Cierpliwości. Dobra, drogie bliźniaki. Wejdźmy trochę głębiej w przedłużone czytanie na ten temat, więc jeżeli rezonujecie i macie ochotę, to sprawdźcie przedłużone czytanie. A jeśli to wszystko, to życzę wszystkiego dobrego i dziękuję, że byliście i do następnego. Trzymajcie się, pa.